Dobra, sprawdzimy testy. Nie będzie ścinało. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii Minecraft na modach na tym kanale. Oczywiście doczekaliście się tej serii pewnie bardzo długo. Ja też pewnie. No i tak po kolei. Dzisiaj zagramy pierwszą modyfikację, którą zaraz powiem, jak ona się nazywa. Tylko zaraz Wam pokażę, co to jest. Oto jest właśnie różne rodzaje bloków. Very lucky rock, unlucky block, lucky sword, lucky buff, potion. I ta modyfikacja ma ogólnie takie zastosowanie, że można robić rzeczy w niej bardzo niezwykłe. Ogólnie podzielona jest na trzy części. Ta modyfikacja jest ogólnie podzielona na trzy części. I głównie ma też Lucky Sword, którego byśmy użyli. Ale ja przywiodę trochę więcej tych tutaj naszych Lucky Bloków. Z jakichś 25. 26 neutralnych. Kurde. Najciekawsze jest to, że można tylko jeden blok pozytywny i jeden blok negatywny. Czyli pozostają nam tylko bloki neutralne. Bo jest blok neutralny w Lucky Bloku w tych nowych wersjach. Jest blok negatywny, blok pozytywny i blok neutralny. A na początku chciałbym Wam pokazać, jak mocno sieka ten oto miecz. Zobaczymy, jakie on ma zastosowanie i zobaczymy, w ile świnkę zabijemy. Zabijamy świnię i aż płoniemy z wrażenia, bo zaraz możemy zginąć. Ale na szczęście przeżyliśmy i ona ma właśnie taką moc. Jeszcze tak, o tak, o. I od razu rozlatują się te Lucky Buff, to ten łuk, taki bardzo dobry łuk. Tutaj po tym to zobaczymy. O nie, 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 nie. Proszę stąd uciekać. Nie, 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 ja nie chcę mieć z Wami nic wspólnego. Nie chcę mieć z Wami nic wspólnego. Won! Oni idą za mną. Idą za mną. Idą za mną. Nie, nie poszli za mną. To cud. A tymczasem przechodzimy sobie dalej. Oczywiście tutaj już trochę straciliśmy życia, ale wybieramy teraz Very Lucky Potion. I mamy ogólnie dużo expa. Więc to też jest jakby taki prowizoryczny gatunek. Teraz pokażę Wam, na czym polega Unlucky Potion, bo tutaj w 100% zdarzy się coś nieszczęśliwego, a tego byśmy w ogóle nie chcieli. Zobaczcie, powstał ogień i możemy w niego łatwo wpaść. A tymczasem chciałbym Wam pokazać tą najlepszą część programu. Mianowicie Lucky bloków przetestujemy najwięcej ze względu na to, że to są bloki neutralne. Bo mamy trzy rodzaje bloków. Very Lucky Block i Unlucky Block. I zaczniemy od Lucky bloków, ponieważ one wydają się najbardziej popularne z tych wszystkich bloków. Musimy po prostu je zniszczyć. Niszczymy je takim i dostaliśmy, jak widzicie, łuk. Łuk ze strzałami. Ciekawe, czy kogoś zabije. Tylko ciekawe, czy można tu kogoś strzelić. Nie wiem, o właśnie, jest, wiem, prawym przyciskiem myszy się przyciska to co się tutaj ma i zabijemy od razu już śpi tą, to jest więc ciekawy ten, ale ja pozwolę sobie zrobić skrzynię kreatywę, oczywiście kreatyw, wciskamy E,
Skrzynia. Tak, skrzynia to jest pułapka. My weźmiemy sobie kilka. W sumie ten łuk możemy już sobie wywalić. I wybieramy sobie skrzynię. Po prostu nie tak. Tak. W ten sposób. I teraz robimy kolejny unboxing naszych haki bloków. Tylko przejdziemy sobie na survivalowego game moda. No i jesteśmy. Tylko problem jest taki, że możemy zginąć. Ale dostaliśmy ziemniaki, które możemy sobie zjeść. A mniam, mniam, mniam. Lubię ziemniaki. Ziemniaki są pyszne. Najlepsze rośliny, jakie widziałem. Jest jeszcze trujący ziemniak. Ten, co wywołuje toksyny u człowieka. O, i on takie daje zatrucie. No i jest jeszcze pieczony ziemniak. To jest ten najlepszy. Tego już nie otworzymy, bo jesteśmy na jedzeniu. Ale dobra. Teraz mamy jakiegoś villagera, który jest ubrany w jest nazwany Hero Villagerem. Nie bałem się przekąsić. Jesteśmy najedzeni. Mamy książeczki, biblioteczkę, ale ja już to sobie przy okazji włożę sobie do tej książeczki. Laki Boga, trującego ziemniaka, białą wełnę, strzały, ziemię. Very Lucky Bloka jeszcze zostawimy sobie. Pieczony ziemniak i rozwalamy dalej. O nie, o tylko nie to. No i padłem. Padłem, bo to był wybuchany creeper. Wybuchany creeper i on tak dziwnie płonął. Ale spokojnie, my tutaj jeszcze nie mamy zniszczonego tak terenu. No i możemy rozwalać sobie dalej. Wpadliśmy do jakiejś szpary. O nie, 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 nie. To znowu to samo. Znowu to samo, widzicie? Ten blok jest dla nas okropny. Gdzie jesteś, bloku? Wyszukamy zaraz ciebie. Trudno. Tam są. Dobra. Tam są. Jednak nie uciekły tak daleko, jakie sobie my myśleli, ale naprawdę pułapka bardzo, bardzo przerażająca. Mamy teraz enchantowane z książki. Złote. Złoty fen. Co to jest? Co to jest? Tylko nie róbcie mi, że to jest jakaś niespodzianka. Chyba, że ja się mam znowu jakoś nabrać. Jakiś potężny blok. Potężny blok. Przy którym musimy wcisnąć tą dźwignię, ale jak mamy to zrobić? Nie, no bez jaj. Nie chcę tak ginąć od razu. Czy znowu to samo? Ja nie chcę tak ginąć. W sumie dobrze, bo niepotrzebne mi były te skrzynki. Ale co ciekawego, co on może kryć, ta cała tutaj zaklęta tutaj książeczka. Proszę mi powiedzieć. Może się jakoś dokopię. No. Nie mogę. Czyli musimy zbudować most. Weźmiemy też zapasowe laki bloki. Pozbieramy to sobie. I teraz nie odpalę. Nie, trzeba bliżej. Spadłem. Ale most możemy zrobić sobie, taki zwodzony. Chyba tyle starczy, żeby przejść tam, żeby tam przejść. I taka fajna skrzyneczka się pojawiła i fajny taki efekcik, który wzbudził u mnie ogromny brak emocji. No i zobaczcie, jakie świetne elementy z tego wyskoczyły. Sztabka, redstone, diament. No po prostu
Bardzo ciekawa zagadka, a przez nas tak cudownie rozwiązana. Przekopywujemy teraz ten i rozdajemy lekkie bloki dalej, ile wlezie. Tylko wiecie, dużo jest tych rodzajów, tych nieszczęść takich blokowych i tych szczęść takich blokowych, bo po to są takie bloki, żeby nas bawiły, a nie zasmucały. Mamy Hero Sworda, czyli najmocniejszy, znowu książeczki. Teraz jakiś kijowy, drewniany ten. O nie, tylko nie to. Nie, nie. No i znowu zginęliśmy. To jest po prostu jakaś masakra. Czy coś takiego musi zrobić? Wypadł tą pułapkę, precz. Dobra, w sumie. Dobrze, że zginęliśmy. Ja chcę to wszystko pozbierać. Wszystko mamy, very lucky blocka. Nie mamy, unlucky blocka. Zabiera. Nie mówcie, że on tam zginął. Dobra, jeszcze rozwalimy parę. Mamy kaczuszki. Teraz mamy różne miksturki. Jadalną, niewykonalną miksturę. Teraz mamy studzienkę. O nie! Tylko nie to. Nie, wypieprzaj stąd. Ja ci dam naruszać mój teren do testowania lucky bloków, ja ci dam. O, zniszczyłem. Tymczasem rozwalamy dalej, tylko nie znowu creepery. Nie, tylko nie creepery. I znowu wybuchłem. Te creepery naprawdę to przypominają niczym takiego ogórka, który jest wybuchowym ogórkiem. Dobra, przechodzimy tutaj i mamy oczywiście potrawkę z królika, mamy skrzynkę taką zwyczajną, którą dostajemy na starcie, mamy zbroję dla konia i mamy kolejnego Hero Sworda, Hero Sword nowy. I teraz wam pokażę, czym jest ten, jak on się zwał. Gdzie one są, te moje itemy? Halo? Gdzie są moje itemy? Nie mówcie, że unlucky. Tam jest, no tak. Tu pozbieramy sobie. Nie możemy tego pozbierać, bo musimy to po prostu schować do skrzyni, jakakolwiek jest. Pochowamy do tej skrzyni. Rozwój tutaj. Brukowe schodki też. No i teraz wam pokażę, czym jest Very Lucky Block. Very Lucky Block to taki blok, który oferuje 100% pewność, że wypadnie coś szczęśliwego. No i właśnie takim szczęśliwym są dynie. Jake latelny, możemy sobie na głowę założyć jedną. Mogę? Nie mogę założyć Jake'a latelna. Mogę tego się rozłożyć? Nie mogę czekać laterna założyć na głowę. No ale pokażę wam ostatnią jeszcze rzecz na koniec. Mianowicie jeszcze jest jedna rzecz. Mianowicie nazywa się to po prostu zwariuję z tym. Unlucky Lock. I tutaj możecie mieć pewność, że na 100% wypadnie coś złego. Tak. Chociaż tu musimy zrobić game mode kreatywne. A nie, jakie game mode kreatywne? Game mode survival. I po prostu będzie pewność, że będzie zło. Takim złem jest właśnie to TNT, tylko nie to, nie. I właśnie padliśmy od TNT, tak więc dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. Naprawdę bardzo serdecznie. I do kolejnego odcinka na modach, który będzie prawdopodobnie za tydzień.
Widzicie, tam taka oświetlona lawa, tam są pułapki, tam zanadrzu, tu, tam. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć.